Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Terraria. Ja jestem Vigo, a to jest Tadeusz. Tadek skacze, cieszy się, że was widzi. No, pewnie was nie widzi, no ale cieszy się, że może pokazać wam swoją kolejną przygodę. A więc Tadeusz na dzisiaj planuje kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, trzeba zrobić zbroję. Zbroję, która będzie pasowała do hełmu, który ma. Czyli nekromantyczny napierśnik. Tak. Meteorytową sobie na razie odłożymy. I zgadki też nekromantyczne. Teraz nekromantyczny hełm założony. I mamy cały zestaw. Cały zestaw nekromantycznej zbroi cienia. I daje on nam premię za zestaw 20% szans niezużycia amunicji. Także wydaje mi się, że na razie możemy używać tej zbroi. A jak będziemy walczyć później z kimś, to może założymy sobie meteorytową zbroję z powrotem, żeby nie zużywać many. No dobra, a więc jako, że Tadeusz jest bardzo... lubi porządek, więc znaczy, czego nie widać w kufrach, ale chciałby chyba sobie te wszystkie rzeczy, które tutaj ma poodkładać. Tylko sprawdźmy jeszcze. Właśnie, pocisk wodny, czy ten pocisk Księgę Czaszek, którą dzisiaj ze sobą zabrać. Nie wiem, czy się przyda, ale być może. Zobaczmy, jak ta Księga Czaszek działa dokładnie. No i zużyła trochę many, ale ogólnie działa fajnie. Dobra. Chyba ją zatrzymamy. Nie będziemy brać pocisku wodnego. Zatrzymamy Księgę Czaszek. Powinna nam się przydać. A jaki jest plan? No to zostawimy sobie kostium z meteorytu. Tak. Plan jest taki, że pójdziemy sobie do dżungli i ubijemy królową pszczół. Drewniane skrzynki sobie za chwilę otworzymy. Tak, chcemy ubić królową pszczół. Dlatego mamy platformy przygotowane. Byliśmy już w dżungli z Tadeuszem, znaleźliśmy miód, plaster miodu, znaleźliśmy przywoływaczkę już do... którą trzeba rozbić do przywołania królowej. Okej, co mamy tutaj? Czaszcynę i przynętę i miksturę sercowego zasięgu. Okej. No, mamy przywoływaczkę, znaleźliśmy także za chwilę. Tylko się przygotujemy, poodkładamy wszystko, co niepotrzebne i pójdziemy do dżungli. Przynętę zostawimy. Sztabkę cyny. Gdzie są te? Miksturę tutaj, sztabkę cyny tutaj. Dobra. I jakieś potki. Zobaczmy, jakie mamy potki jeszcze. Zaraz. Potki. Co by zawiązać ze sobą do walki? Grotołazas to nie, sowy, górnictwa, leczenia to mamy. Tu jest, tak? Krywania zagrożenia to nie. O, żelaznej skóry. Żelaznej skóry by się nam przydało. Jedna potka żelaznej skóry, sercowego zasięgu. Właściwie, czy potrzebujemy, to chyba nie. Obsydianowej, łucznictwa, budowania, niewidzialności nie, powrotu nie, mamy nie. Właściwie trochę delikatnego upadku nie. Chyba tak naprawdę nie będziemy potrzebować żadnej innej mikstury poza żelaznej mikstury żelaznej poza żelazną skórą. Wydaje mi się, że nic innego ciekawego nie mamy tutaj. Budowanie niewidzialności to nie powrotu mamy, łucznictwa nie. Dobra, nic nie ma takiego. Dobra, rozwalmy tego kraba i ruszajmy. Weźmy sobie Muramasę i ruszajmy.
Ruszajmy ku przygodzie. Na wschód. Idziemy na wschód, tam gdzie Tadeusz już był. Niestety to jest daleka droga. Takie są uroki tego, jak się mieszka na plaży całkiem na zachodzie. No niestety, na wschód trzeba iść długo. Ja już na to niestety nie poradzę, jak się Tadeusz uparł, że chce mieszkać na plaży. I dlatego teraz musi biegać taki kawał. No cóż. A później, jeżeli po ubiciu królowej pszczół, to myślę sobie, że po prostu pozwiedzamy dżunglę, aby poubijamy troszeczkę, poszukamy zarodników, poszukamy jakichś trzewszeni czy takich stworzeń, które nam opuszczą żądła i zrobimy sobie lepsze jojo. Tak, Tadeusz planuje mieć jojo Amazon, które mam nadzieję w następnym odcinku już będziemy mieli po dzisiejszej wyprawie. Dobra. Jesteśmy na środku mapy dopiero. A właśnie, widzicie tą tutaj dziurę, tą wielką na pustyni? To też sobie myślę, że to będzie nasz cel w następnym odcinku. W następnym odcinku właśnie, jak już będziemy mieli jojo, pójdziemy sobie zwiedzać różne pustynie i to, co się kryje pod pustynią, w cave'ach pustynnych. Ok, jeszcze troszkę. Tutaj jest kolejne zepsucie. Ała! Dobra, jeszcze kawałek, Tadeusz. O, już się dżungla zaczyna. Ale to nie tutaj, troszeczkę dalej. O, właśnie. Tutaj, tak? Tutaj. Jak już widzieliście. To jest odkryte miejsce, gdzie można przywołać królowę pszczół. O, widzicie to właśnie już. Tak, to jest tu. Ale najpierw trzeba zbudować troszeczkę platform. Poumieszczać platformy, zbudować sobie arenę. Bo co tam? Będziemy walczyć z nią tutaj. Nie tam ułatwiać sobie iść na powierzchnię. Będziemy z nią tutaj walczyć, a ja... Dobra, jeszcze jeden poziom, a może dwa jeszcze nawet poziomy zrobimy sobie. Dobra, i jeszcze jeden tutaj. No to powinno nam wystarczyć, żeby się z nią zabawić. Dobra, tą platformę muszę rozwalić, bo mi ona przeszkadza. O, dobra. No dobra, ubieramy sobie meteorytową zbroję, abyśmy nie marnowali, abyśmy mieli nieskończoną ilość many. I... Okej. Okay. Przywołujemy sobie szlamka, który nam pomoże w walce, a jakże? Każda pomoc to dobra pomoc. Weźmiemy miksturę żelaznej skóry. Super. I co? Jedziemy. Królowa pszczół budzi się ze snu. Wow, ale... Coś słabo tutaj podskakuje. Gdzie ona jest tu? Dobra, dawaj. No chodź. O, ale mi życie zabrało.
O, i trucizną rzuca. No tak. Ale dobrze jest, dobrze jest. Niech tak sobie stoi. Niech tak sobie stoi. Daj sobie duszko. Dobrze. Powoli, ale dostaje klęski od Tadeusza. Super. Dobrze, niech tak sobie stoi. Ach, to chciało jej się. Ups, dobra. Trzeba unikać teraz. Super. Wiemy, jak unikać. To jest ekstra. I jedziemy. Kolejna runda. Tak jest. Stój sobie w miejscu. A my będziemy po prostu strzelać. Prawda, Tadek? Oj, oj, oj. No, no, no. Chyba pójdzie łatwo. Wydaje się, że to będzie łatwe, łatwe zwycięstwo. A, wow. No. Unikaj, unikaj. Ach, Tadeusz. Musiałem sobie podkę wziąć, bo... Okej. Dobra. Okej, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest! Jest, jest, jest. Po niej. Po niej pszczeli granat. Tam widziałem, dostaliśmy pszczału, tak? Zobaczmy w takim razie, jakie mamy łupy. A więc miód w butelce. Mamy pszczał paskudny, maskę królowej pszczół, wosk i granat. Maska, a tam, zaraz, zaraz, ile? Jest tylko przedmiot wyglądu, aha. Dobra, pszczał, co on daje? Drewniany strzał, ja nie lubię bardzo się strzałami bawić, no ale zobaczmy, jak to wygląda. Aha, i się wtedy pszczoły lecą. Może być dobre. Może być dobre. Nie, dobra, szlamowy po prostu już nie przyszedł. Raz. Aha, no to zamienimy. Ubierzmy z powrotem naszego Tadeusza w zbroję cienia. Ubierzmy mu maskę pszczół, a jakże? Granat, granat. No pewnie się przyda. Dobra. Złoty klucz to już są do tego, do lochu. Dobra. No to co, to teraz pójdziemy sobie pozwiedzać. Troszeczkę puść w dżunglę. Miód się wylał. I postawmy sobie tak. Podłogę zróbmy i kopmy dalej. Dobra. Tutaj trzeba po prostu sobie troszeczkę błota wykopać. I się tym miodem płynącym się nie przejmować za bardzo. Dobra, pompka. Bam. O, tam nad pod spodem jest super. Jakaś jaskinia. Dobra. Ała, 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 ała. Tutaj sobie oświetlimy troszeczkę. Szlamik robi robotę bardzo dobrze. Bardzo bym chciał mieć tego to jojo Amazon, więc no trzeba troszeczkę poodkrywać tutaj, poeksplorować tą dżunglę. Dobra. I mamy jakąś skrzyneczkę. A co w niej jest? Nic takiego, ale weźmiemy wszystko oczywiście. I skrzyneczkę.
No i co jest? O, podświetlimy. Ała. Dobra. Nie wiem, czy lubicie właśnie patrzeć na takie zwiedzanie takich cave'ów, czy jednak fajniejsze jest odcinki, fajniejsze są odcinki z tylko z ubijania bossów bądź eventów. Ja szczerze mówiąc lubię oglądać, jak inni zwiedzają i nie wiedzą, na co trafią. A często to takie się należy, tak jak wiecie, w Terrarii to nie mam aż takiego doświadczenia, więc dużo jest dla mnie nowości. Ach, ten normalnie szlamik robi fajną robotę, cały czas bije kogoś. Ekstra. Okej. A, widziałem zarodniki. Muszę tam dojść. W jakiś sposób. O, właśnie. O, pierwsze zarodniki z dżungli, super. Okej, ale ciemno wszędzie. Przydałoby się więcej zarodników. Niestety. Nie pamiętam, ile trzeba ich mieć. Nie wiem, ile trzeba mieć na jojo. Dobra. Okej. Super. Mamy żądło. Świetnie. Tu mamy złoto. No to chyba sobie weźmiemy to złoto. No co, bo tak sobie będzie leżało. Przyda nam się. Dobra. O, mamy serduszko. Ekstra, przyda się. O, pełno? Oj, 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 trzeba parę rzeczy powywalać. Baner niepotrzebny, serduszko już jest, dobra. Użyjmy, użyjemy to, dobrze. Nocnica, zarodniki tylko dwa. I tak, pajęczne nie potrzebujemy. Nocnicy nie potrzebujemy. Platforma, no niezbyt. Błoto też niepotrzebne jest, kamień niepotrzebny, ziemia niepotrzebna. Plaster miodu. To można połączyć pochodnie ze sobą, no i możemy troszeczkę iść dalej. Okej. Dobra, po tobie. Och, słyszę zombiaka już. O, a co to było? Jakiś ślimak czy coś. Uuu, jak go wali tam mój szlamik. Pięknie go pokładał. O! Widzę. O, mam zarodniki kolejne, super. Tam widzę jeszcze zarodniki ekstra. Dziękuję bardzo, przyda się. Spadaj, nietoperzu. Dobra. Okej. Okej, tam lata jakiś szerszeń. O, mamy kolejne serduszko. Świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra. Okej. No ty krabiku, chciałeś mnie
Rozwalić mnie, tatka. Okej. Okay. Ups. O, jakiś domek. Świetnie, bardzo się przyda to. Fajne odkrycie. Zaraz zobaczymy, co ma tam w środku. To jest jakaś skrzynka zepsuta. Okej. Okay. Słonecznika posąg. Ej, pszczoła, spadaj. Dobra. Zejdźmy troszeczkę niżej. I zobaczmy, co jest w skrzynce. Chmura w butelce i inne pierdowe. Dobra, weź wszystko. Nie można wszystkiego. Mikstury ucznictwa. Błota nie potrzebuję. Gliny nie potrzebuję. Miksturę wezmę. Serduszko sobie załączę. I super. Dobra. No chodź, chodź. No podejdź bliżej, podejdź bliżej. O, po tobie. Świetnie. O, widzę. Może tam świeciło coś. Okej, okay. O. Chodź, szerszeniu, chodź. Tylko mi żądło zostaw. Okej, okay, po tobie. Dobra. Ups. O, mamy kolejne zarodniki. Świetnie. Dobra. O, ojej, jakie dźwięki. Co ty tam, szlanik, robisz? Chyba piranie załatwiłeś, coś mi się wydaje. Albo jakiegoś ślimaka. Dobra. O. Po was. Pięknie. Naprawdę ciemno w tej dżungli. Wielki Shelly. O. Ten slamik jest fajny. Idźmy sobie wziąć te zarodniki. Okej. Hop. Hop. O, moje. Dobra. Okej. Dobra. Jeszcze się dokopmy do tych zarodników, które są pod nami. No co jest ta dzik? Hop, hop, hop. Dobra, bierz je. Twoje, tak jest. I oświeć sobie. No, chodź, chodź, bliżej. Nie możesz. Dobra. Dobra, po tobie. Jedną pochodnię zabierzemy z powrotem. Okej, okay, serduszko, kryształ życia. Ekstra, teraz znowu trzeba wywalić linę. Ale się życia na ten nachapamy tutaj. Super. Pajęczynę wywalamy, nie potrzebujemy jej. Resztę zostawimy sobie. Nie wiem, tam chyba nie pójdziemy, tam nic nie ma. U, słyszę, słyszę. Ale prawie by mi kamień na głowę spadł, widzieliście to? O, właśnie stąd. O, kolejny domek, super. Dobra, po tobie. Okej. Okay. No i co mamy? Bumerang i pierdołę.
strzał, to nie będę brał miksturę kolców. Pajęczynę znowu wywalamy tradycyjnie. Bumerang weźmiemy. Drewno niepotrzebne, miksturę powrotu mamy tutaj i kolców. No i mamy miksturę leczenia. A strzały? Tam. Okej. A już się melodyjka zmienia. Po tobie. Co to był, Pinki? Tak, Pinki to był. Dostaliśmy różowy żel. Super. Przecież nie będę narzekał. Okej. Zarodniki 14. To strzały nie potrzebujemy. A co? Chcieliśmy tą... Ale nie. Czemu nie mogę zabrać tej... skrzyneczki? Chyba dlatego, że nie ma miejsca. No co jest grane? Czemu nie możesz zabrać skrzyneczki? Aha, dziwne. Wywal to. Żelazo. A, dobra. Świetlik? Skąd on tam się wziął? Dobra. Wracamy do domu. I trzeba teraz zrobić porządek z tym wszystkim. Ojej. A więc ruda żelaza. Do rud żelaza, ale tego mamy pełno. O, tak się robi. Woskowy posk pszczeli. Gdzieś trzeba to schować. Może tutaj. Miód w butelce. Zaczarowany bumerang, silny. Może będziemy go używać, zobaczymy. Nie ma miejsca już, ja cię nie mogę. Obrączka, dobra. Miksturę tutaj. Platforma, dobra, dobra, drzwi tam. Wszystko by się przydało w jakimś... mi się przydało, więc po co to? Wiecie, chyba będę musiał też zrobić poza nagraniem, poza odcinkiem, trochę rozszerzyć sobie, pobudować troszeczkę i zrobię sobie lepszy magazyn. W takim razie ja się z wami żegnam, Tadeusz się z wami żegna. Jeżeli wam się spodobało, proszę zostawcie jakieś miłe komentarze i trzymajcie się ciepło. Pa, pa!